Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Dicey Dungeons Mega Questa. Taka informacja, przeniosłem. Udało mi się odpalić tego moda w wersji 1.8. Ale to nic, żadnej różnicy to nie robi. Po prostu taką informację wam przekazuję, że to jest w wersji 1. Z wersji 1.8. No taką informację wam przekazuję, a teraz przechodzę do gry. Ostatnio była Wiedźma, to teraz zrobimy sobie, myślę, że Wojownika. Nie czytam tego tekstu, bo i tak go nie przetłumaczę. Chcecie sobie to tłumaczcie, mi to w ogóle niepotrzebne. Więc teraz start Wojownikiem. Dajcie ponownie, że jest Dangerous, niesamowitej grze, w której z jakiegoś powodu jesteś gigantyczną kostką. Gigantyczną? Jako, że ta kostka, którą gram, bo tak sobie wymyśliłam. No bo dobrze, że chociaż ty sobie tak wymyśliłaś, to nie jest gigantyczna kostka. No kostką jest, ale nie aż gigantyczną. Wyposażenie jakie ma? Rapiera. Max 5. I na nieparzystych mogę wykorzystać to jeszcze raz. To jest jedno użycie. Robobot czy magik? Robobot, bo jest skrzynka. 12 hapsów. On jest... Nie spotkałeś takiego przeciwnika, który jest podatny na... Nie, w sensie odporny na szok. On ma laser. I zadaje 4 i jeśli będzie miał 1, to może zredukować cooldown o 2. Czyli krótko mówiąc, zawsze odpali jakiś laser. Tak mogę. 4 i 2. Tu 4 i tam 2. Teraz spróbujemy go pokonać. Udało się. Wygrywam oczywiście. Teraz co tu będzie? Mogę sobie wziąć dodatkową turę, jeśli będę miał kostki. Dwie kostki, które wynoszą 6. Suma tych kości wynosi 6. Ale dwie muszą być. A szybciej będzie go pokonywać bez tego efektu. Co ma? Bierze randomowe spele i nową kostkę. Dam mu się wykazać. 4, 2, 2. Cut, red. O, promień księżyca i... O, lewak. Nic nie mógł użyć. Ja będę mógł sobie coraz więcej tych speli przywoływać. Ale 9 HP, 4 HP ma, więc mogę w sumie spróbować wykorzystać tego spela. Nie udało się, ale go pokonałem. Nowy levelek i nowa kostka. I teraz będzie zasada jakaś. Cooldown equipmentu jest upgrade'owany u każdego. Tylko, że ja na razie nie mam cooldown'owych. A zobaczę, jakie są zasady. Inne. Limit break. Jak? Limit break. Szansa na blok 8 damage? A tylko... Czyli ja nie mam fury, a mam możliwość zablokowania 8 damage'a. Pianek, czarodziej i snek. Sneka znamy, pianek był,
czarodziej nie był jeszcze na odcinku. Z moda oczywiście. No, widzicie, nie mam furii, a mam Guardian Charm, czyli Blob 8 damage. Ja ten furii tak rzadko używałem. I on ma od 1 do 5, jak będzie miał, to zrobi sobie jakiegoś nowego skilla. A jak będzie miał 6, to będzie wpakował tego Gaspera Stala. Przyjąłem. Wszystko sobie robię. Chociaż... Chcę sobie rolować te wszystkie, ale czy... Robimy tak. Wykorzystam tego spela, bo i tak lepiej tego zagrać nie będę, bo teraz to mogę sobie piątkę przywołać. Idealnie, dycha mu została. 6 i 3. Multiusa sobie zrobił. A, tego spela z... Takiego spela nie miał w oryginale. I potrzebuje 2 piątki przynajmniej, żeby go pokonać. No niestety nie dam rady. 4 hapsy, 6 i 4. Lucky. O, 50% na... A, czyli tamte jest spelu... Tamte jest spelu chodziło też, że może sobie... Jeśli to użyję, no to randomowy spel sam się odpala. Co z tym chodzi? Został mi tu spell. Ale mogę go pokonać. Będzie coś w zamian tej skrzynce lepsze niż tam po popchnięcie. Popchnięcie. Dobra. Janek czy snack? Snacka wezmę. Snack czy snack? No, snack, nie jest nazwany. A wezmę sobie te 8 tarczy. Nie, on się nie zmienił. Czy się znamy go? Ci co oglądają tą serię? Przerolujemy. Nie wyszło. Nie mogę sobie zrobić tak. 3, 4, 3. No, no zawsze będzie miał możliwość rolowania. Zawsze będzie miał możliwość dubla. Też jakby trafił 3 i 2, no to nie będzie miał możliwości. No to nie zawsze. Jakby miał upgrade, to wtedy tak. A jak nie ma upgrade'u, to nie. Okej. Rapier. Rolnięcie. Nie tu. Rolnięcie. A łekę tylko tak zrobić. 6 i 2. No czyli jedynki będzie miał i tarczę mi całą zbił. Mamy znowu porażone 2. Co będzie tym razem? Tym razem nie rapier, a popchnięcie. Mogę sobie spróbować piątkę przywołać. I zrobię to w ten sposób. 4 HP jeszcze, 6 i 4, znowu będą jedyneczki. I mi trochę naładuje tego limit breaka. Ale ta zasada nie boli. Nie boli mnie ta zasada, że mogę sobie zrobić 8 tarczy zamiast furię. Teraz potrzebuję 4 lub 3. Nieważne co zrobię, lepiej damage'a mu nie zadał. I jeden haps został. I mi naładował? Nie. Jeszcze został jeden hapek. A teraz go mogę po prostu pokonać. Beauty level. I nagroda. Tu jest szansa na 25% szans na 3 tarczy.
tym White Swordzie, a przyjemy kanon. Zadaje damage z tych dwóch kostek, ale pierwsza kostka zadaje mi. A jak tu będę wsadzał jedynkę, no to mogę przeciwnikowi na tę szóstkę. Będzie 7 i ja dostanę 1. White Sworda wezmę zamiast tego spela, co mi tury pozwala. Powtarzać. O, i tu są jakieś tam podpalenie jest w oryginalnej części. Och, jesteś w samą porę. Miałem właśnie zaprezentować naszą nową gablotę na ser. Masz ochotę spróbować? Z całego serca polecam. Tylko że nie dam rady spróbować tego sera, bo ty jesteś w grze, a jestem na żywo. Spike Armor, Flame Bow, podpalenie, wywołanie jednego podpalenia, za dubel, no to mało potrzebne, Flame Bow, 2 damage, 1 burn, i tutaj blokuje i zdobywam Forms. Mógłbym wziąć tego armora, zamiast, no, chociaż mam jeszcze slota. To zamiast na razie niczego, po prostu biorę to. I pianek. Żeby dostać się do skrzyneczki i żeby mieć jabłuszko. Wszystko mam max 5, więc szóstkę tylko mi przeszkadza. Tu. Rolne. Mam shielda i torna. No mogę to tutaj wsadzić, bo miałem szansę na tarczę, a nie zdobyłem jej. 5, 1, 2. Zamrożenie i przygotowuję sobie podpalenie na obu. A sam też się zranił. Melt point, remparo, permafrost. Nie biorę tej tarczy na razie. Ta tarcza się opłaca, jak mam mało życia. Szóstki mało potrzebne. No. I czemu ta szóstka mi wróciła? Mogę sobie zrobić tak. Tutaj tarcza, tutaj za 1 i tutaj za 2. Nawet jakbym zrobił na odwrót, to by wyszło na to samo. 4, 3, 2. Też dostaniesz podpalenie, stary. A mi podpalenie jakoś nie boli. Mogę zrobić tak, no tarcza się nie opłaca. I tutaj wrzucę. I jakoś nie mogę trafić na tarczę. Burn. Ten burn teraz będzie... Jeszcze jeden burn. Aha, czyli do końca walki teraz tego burna będziemy mieli. Mogę go już pokonać. Dwójka tu, dwójka tu. I teraz zrobiłem tarczę, jak jej nie potrzebuję. Taka losowość w tej grze. No, zardzewiały miecz. Jest taki spell w oryginalnej części. No, podpalenie nie potrzebuję. Idę dalej. Czyli mogę 4, 5, 6 wyrolować. To wtedy ten mój spell za 4 pieniążki się nie będzie opłacał. Losowe spróbujemy. O. Muszę zobaczyć tą zasadę. Sukces. Oda. Efekty są dublowane u każdego. Czyli podwójne efekty są po prostu. I przeciwnik ma większe szczęście. A co on ma? Jego jeszcze nie miałem. Kask. Skrapula. Extend. O, będzie pożyczał ode mnie przedmiot, jak to wrzuci.
Power Cell i Combined Eyes. Max Trick. Tylko, że on nie ma żadnego spela, do którego by mu się przydało szczęście. Bo wszystkie spele zawsze będą działać. A tu? Jest zawsze oferowane na części. Ja sobie wezmę. Te efekty. A ten się nie liczy? Okej. Robimy tak. No dobra, wiem. Chodzi o te efekty. Nie tarcza, a efekty tutaj. 3, 3, 5. Kombajnie sobie pewnie. O, kliknę sobie. 6. Zredukował cooldown. Redukcję pytanie, kiedy będzie używał. Piątka tu, piątka tu. I mogę to zrolować. I piątka tu. Okej, okay, Spike Armor na razie mało pomocy. 1, 1, 4. Pożyczę i dostanę szóstkę. O, wziął coś, co akurat mu nie pomoże. I teraz za 4. I potrzebuję teoretycznie. No, może być. Idealnie. Niesamowita robota. Piąteczka. I znowu. No dalej. Wszystkie ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przybiłem piątki, a wy ich nie widzieliście. No, nie mam kamery. A w kamerę się nie będę zaopatrzał. Czarodziejka czy pirat? W sumie te spele... Mogę tego Spike Armora zostawić. Jakiś tam... Jak będę miał niską kostkę, to mogę w to wsadzić. Ja na razie mam 3 kostki... z zastosowaniem. Wykorzystamy. W ogóle mi nic więcej nie wypadnie. Mogę sobie zrobić tak, tutaj tarcza i tutaj zdobyłem tarczę. 1, 3, 6, 4. Okej. Czyli jak będzie wrzucał w tamte w tego spela, to może tyle razy użyć, ile ma kostek. Czyli tutaj 2 czwórki wrzucił, jakby miał jeszcze jakieś tam max 4, to dalej może atakować. Dobra, robimy tu. Rolujemy, rolujemy i rolujemy. Od razu. No teoretycznie mogę mu zadać max. A w sumie nie musiałem, bo i tak padał. 4 hapsy mi zostały. I tutaj wezmę sobie skrzynkę najpierw. O, czekoladowe ciasteczko. I myślę, że chociaż wydał na to 4 monetki, no to się bardziej przyda. A co tu jest? 2 tornsy mniejsze. Musi wynieść 8. No, mało pomocne. 50%, 2 użycia, 2 użycia. 50% na tarczę. Tu jeszcze jest sklep, to najpierw tam pójdę. O, same piąteczki, ładnie. Tu wkładam maxa i sobie próbuję przygotować. Spróbuję. No. No. I mam furię na następną turę. Silence. Czyli tego mi nie użyję. Ale mogę zrobić tu.
i mogę go pokonać. A ja też mam szczęście. Tylko że mi szczęście mało pomaga. I tu mamy poison, nakładam na siebie, freeze, roluję trójkę i dwie nieparzyste dice. Wziąłbym to, nawet jak mi samemu nakłada trucizny. Chcę tylko zobaczyć, jak działa ten... ta zasada z tym ulepszonym... Chodzi mi o tą zasadę z podwójnym efektem. Czy ja to dobrze rozumiem, czy nie? Wezmę 50% szans na tarczę. I jakieś jabłuszko. I zejście w dół. Tracę 12 HP, zyskuję... furię. Do 12 tury. Wolę coś innego. O, w pierwszej turze mam dwa dodatkowe dajsy i vanisze. Klucznik czy bałwan? Klucznika zobaczymy. Szczęściem będziesz miał. O, piątka i czwórka mi znikła. Super Keyblade. Inflictuję dwie kostki może i enemy runs. Czyli co, mi da dodatkowe kostki? Wezmę sobie tarczę. Nie. To... potrzebuję sobie przetłumaczyć tę zasadę. O, jak na razie widzę, że ta zasada niewiele mi pomaga i przeszkadza. Więc... tylko oparcie na szczęściu, a szczęście mi na razie mało dopisuje. No, dostałem te kostki. Czyli tu mi blokuje dwie, a i tak dostaję dwie. Czyli wychodzę na zero. No mogę sobie zrobić tak. On dostaje i ja dostaję truciznę. I czym będę mógł go pokonać? No jeśli by piątka wypadła, to na pewno. Ale nie wypadło. No i nieważne co zrobię, wejdzie mi na to samo. 11 tarczy, tylko zyskałem. I zobaczymy, jak wygląda Super Keyblade. Dostanę dwie jedynki. Super Keyblade to jest 6 damage'a i wraca dwie kostki. I mogę po prostu pominąć turę. W sumie, jak sobie robię tarczę, to trucizna łamuje mi, ładuje mi limit break'a, bo przebija przez tarczę. Jeśli wejdę tutaj teraz, to może chcieć wymienić się za coś. Dobra, ja pokonam wszystkich, kto tutaj wejdę. Zobaczymy wtedy, na co będzie chciała się wymienić nasza bal. Piątka i czwórka chyba tam była. Sobie znikły. Szóstkę tutaj wrzucimy. Mogę jeszcze rolnąć raz. Na szóstce jakiś tam... na szóstce NKS... aha, chyba mi... jakby kurnie szóstkę, to mi chyba ekwipunek coś tam się dzieje. Robimy. Miałem podwójne szczęście i teraz nie poizonowałem go, żeby sobie nie utrudnić zadania.
i tego Incase'a teraz zobaczymy, czy... No tak, zależy, myślę, zablokowuje mi jakiegoś spela. Miałem szczęście. Teraz potrzebuję... W sumie nie mogę go pokonać. Mogę zrobić tak. A teraz go pokonam. I będę miał już znowu jakiegoś spela za... wyłączonego. Czy to wyłączenie działa na zawsze, czy... Uuu. Czyli jak nie zbiję tego cooldowna, to będzie się wyłączać ekwipunek. Ale teraz mogę go już pokonać. Więc ten Incase nie jest taki łatwy. W sensie on ma tam trudność z tym. I tu mam teraz możliwość na zamrożenie przy odach. Mogę wziąć zamiast tego rapiera, bo tu i tu opieram się na odach. A tu jeszcze mogę szóstki wrzucać. Dobra, wejdę już teraz. O. To jest ten spell, co miał ten przeciwnik, co mu klątwa wchodziła na niego. Znowu ty, co to masz? Co ty masz? Chcę zardzewiały miecz na Cursed Axe. Tylko, że wtedy będę klątwę dostawał. Nie. Bałwan. Szczęście mamy oboje. A mi szczęście już znikło. Co ty masz? W pierwszej turze fryzuję 3 dajsy. I tutaj w określonej turze mi tyle dajsów fryzuje. No i ma tutaj tego... Sworda, który zamraża przy oda. Sadzimy tu. Spróbujmy... jednak... No ej no. Dwa razy mi duplikaty wyszły. Tutaj wezmę. I sobie wezmę 8 tarcz. 3, 2, 2. Fryzuje mi. Mam same jedynki. Tak. I tyle. Chris. No dobra, wezmę sobie te trucizny, bo i tak mam tarczę. O, mam szansę, sukces i nic więcej nie mogłem zrobić. 1-2-1. Teraz będę miał sfryzowane znowu wszystkie kostki. Ale to mi nie przeszkadza. To mam rzut bitewny, który mogę sobie wykorzystać. I teraz mam zastosowanie dla sobie. I teraz go mogę pokonać. W ten sposób. Podwójna tarcza lub poczwórna przy małym HP. Potrzebny dupek, raz na bitwę. Wolę wyposażenie ulepszyć. Tutaj plus 1, tutaj max 5, tutaj 9 punktów. Powiem wam szczerze, że nie mam za bardzo co ulepszyć. Tego rapiera w sumie. I to ulepszyłem. A ja bym chciał ulepszone sprzęty mieć przy sobie, czyli takie, które zawsze używam. I tak jest najlepiej mieć ulepszony sprzęt, który używasz. Mam max 5. U, 9 punktów. Wezmę to. Coś tu zmieniłaś decyzję, nie? Tak co mi się wydawało, że jeszcze się zobaczymy. No na pewno, tylko że jak będziesz miała coś lepszego. Ale okej. 25% szans na...
25% szans na zablokowanie kostki na start w każdej turze. No to losowo. Cały czas sobie losuję i teraz mam tylko jak? Każdy ma tylko jedynki w pierwszej turze. Mnie nie boli. A co jest tutaj? I po prostu tutaj chodzi o to, że każdy dostaje szczęście. Mam tutaj wilkora, zgniłe jabłko, łowcy nagród nie znam i gargulac. Jeszcze z nim nie walczyłem, nawet w oryginalnej wersji. Mogłem w sumie iść po kierunku jabłek, bo później jak mam level, to mi jabłka... A, w sensie jedną kostkę mamy w pierwszej turze, a nie same jedynki. Okej. Okay. Mogę tylko tarczę dać. W sensie sobie tarczę mogę zyskać i jemu wingerner. Tyle. Jedynkę i tak miał. Więc fryzowanie mu się nie opłacał. Mi się na niego nie opłacał. Teraz mi będzie rosła ta liczba kostek, a jemu od razu się udało 4. On ma odporność na truciznę, to lepiej wezmę coś, co nie jest trucizną. Tak. Tarcza mi się nabija, mam szczęście, które mi się wykorzystuje. Trochę mnie tam struł. Tak i tak. 1, 3, 3, 5. Czyli będę miał teraz jego ekwipunek. Mogę tylko tak. I znowu będę miał tylko jego ekwipunek. Czy to znaczy, że on będzie miał mój ekwipunek, czy ten, co teraz miał? Nie. Nie będzie miał po prostu. Jak będzie miał piątkę, to będę miał jego ekwipunek, ale chyba już jestem w stanie go pokonać. To kiedy zyskuję te kostki? Świetnie, świetnie. Teraz to jeszcze mogę pokonać. Tylko gdybym miał Oda, to bym tego nie zrobił. Łatwo idzie. Mam nadzieję, że wam się ta wersja też podoba, żeby macie ochotę to oglądać, a nie oglądać się, wam się macie tak przymóc cokolwiek. Minus jedną dajsę. No nie potrzebuję jego mrozi, bo on zawsze będzie dawał mi te dwie trucizny. No i tak miał jedynkę. Tak. I tak. O, shield mi niepotrzebny. Nie potrzebuję teraz shielda, tylko go jakoś szybko pokonać. O, shield mi się nabija. Nie, przez to, że nie mam tych kostek, to teraz mam problem, żeby go pokonać. Już mi się wydaje, że to będzie przegrany pojedynek. Mogę zrobić tak, żeby on też miał truciznę. Sprezuję mu tą dajsę, bo ja i tak tarczy. Nie mam jak korzystać. Zrobimy tak. I kogo pokonałem.
Jak będzie życie, to bez zastanowienia biorę. I teraz potrzebuję monetkę, jak chcę coś jeszcze kupić. Ogólnie... Widzicie to? Mogę nakładać ekwipunek na siebie. Potrzebuję tarczy. No potrzebuję tarczy, no mam 18 hapsów. I teraz w takich sytuacjach się tarcza przydaje. Szczęście znowu. Biorę tą tarczę i tą. Piąt. On jest zwykły. Jego nie zmieniali. On jest taki jaki był. Biorę to i to. Formsa masz. Mam ja. I będzie obijał siebie i mnie. Ale on we mnie. Czyli jeśli będę miał 12 tarczy, to nie jest w stanie się przeze mnie przebić. Robimy tak, tak. A na razie nie może. Na szczęście jedynek nie ma. Szansa na tarczę, udała się. Teraz nie mam Formsa, więc jeszcze mi bloknie kostkę. Jak będzie miał drugą jedynkę, nie mam jak ruchu. I nie mam ruchu. Więc jak nie będę miał ruchu, a teraz on nie ma ruchu, to bym po prostu miał problem z tarczą. Potrzebuję tarczy. Jedna bloknięta i musi mieć dwójkę. Jakby nie miał dwójki, to bym leżał. Dobrze, że to 50% działa. Miej dwójkę. Jeszcze mnie w tej turze nie pokona, ale w następnej już ma taką okazję. Ja chyba, że musiałbym mieć szóstkę. I żeby nie miał jedynki. No i teraz może mnie pokonać. Bo ja nie mam co zrobić. Bo ta zasada jest to chyba trochę zepsuta. I... I teraz mogę go pokonać. Tylko potrzebuję większą wartość. No widzicie, inne tarcze ma zastosowanie tutaj. Mogę tutaj wziąć to. I Formsy, no niewiele mi pomogą. I to jeden HP też. No wezmę to. No nic lepszego tu nie mam. A i tak mogę tylko dwie kostki użyć. Na łowce nagród, ciebie nie znam, co ty masz. I chyba ma tak jak było. Elektromagnes i pożyczka. Podejrzewam, że on tak jest w oryginalnej części. Biorę tarczę i tarczę z Formsami. Pożyczył i nic więcej nie zrobił. Jak widzicie, jak mi coś ode mnie pożyczy, to ja tego spela nie mam. Liczę na jakąś piątkę, chociaż czwórkę. Biorę tarczy jak najwięcej. Co teraz mi weźmie? Czekoladowe ciasteczko. Tak.
sztuce teraz. Tutaj. Tarczę sobie będę teraz cały czas nabijał. To mnie będzie ratować. No i teraz nie mam tarczy. Na razie mnie to nie boli. Tutaj, żeby się nie bić. I teraz mi tarczę zbije całą. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Bo widzicie, że ja nie jestem w stanie go pokonać. Przez to, że mi te kostki zabrali. Bo nie mam jak ruszać. No mógłbym wziąć sobie popchnięcie i nabijać te kostki. Więc, tak jak mówiłem, wszystkie możliwości macie. Mi się cały czas gra podoba. Zobaczymy jeszcze na koniec, jakie ma wyzwanie. Cały equipment jest duży. Tutaj jest 3 shielda. Za każdy nieużyty ekwipunek po każdej turze i zaczynasz start masz z less HP, z małą ilością HP. A tutaj wszyscy są wampirami, leczysz i leczą się za każdy atak, mają 25% HP mniej i start z combat stake. Cooldown jest zniszczony. Ja co z tym cooldownem? Z MMI levelem, ale o co chodzi nie wiem. Więc to było na tyle w tym odcinku. Następny będzie kolejna postać. Cześć!